Kontynuujemy dzisiejszą sesję. Przechodzimy do punktu... Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić wotum separatum. Brakuje mi takie prawo. Proszę Państwa, mniejszym zgłaszam wotum separatum, bo nie mogę przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzieje w kwestii podziału środków priorytetowych. Otóż prywata, która jest uprawiana w tym gronie i na którą Państwo pozwalacie, nie może mieć miejsca w XXI wieku w cywilizowanym kraju. Mogę wykazać jakąś pewną porcję tej prywaty, bo przecież na całość Pan Przewodniczący mi nie pozwoli. Jedną z takich form uprawiania prywaty to jest między innymi właśnie organizacja różnego typu imprez, z których się wyciąga pieniądze do własnych stowarzyszeń, na własne cele, na własne działania. Natomiast nie kieruje się zarząd interesem publicznym. Ja tutaj miałem i mam w dalszym ciągu cały szereg dokumentów, które to bardzo wyraźnie pokazują. Oczywiście jest metoda ośmieszania, Pan Przewodniczący cenzuruje moje wypowiedzi. Próbujcie Państwo mnie ośmieszać. Otóż chcę Państwu powiedzieć tak, że nie poddam się i w dalszym ciągu będę kontrolował, ponieważ Rada nie posiada komisji rewizyjnej z prawdziwego zdarzenia. Ta komisja rewizyjna na skargi, które do niej składaliśmy, reagowała dosyć ostro przeciwko skarżącym się. Być może jakieś skargi znowu złożymy, ale nie mamy nadziei, że komisja rewizyjna sprawdzi, jak zarząd działa, ponieważ już to przerabialiśmy. A zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko w dobrze pojętym interesie publicznym kontrolować rzeczywiście te rzeczy, których dopuszcza się zarząd. A są to rzeczy złe. To znaczy pieniądze, które podatnik płaci w formie podatków, nie mogą być potem trwonione na prywatne cele, na jakieś przedsięwzięcia, które nie są ogólnie dostępne podatnikom, tylko na przykład dotyczą zamkniętego kręgu osób. Nie można za pieniądze publiczne urządzać sobie imprez z orkiestrami, z cateringiem, nie można robić nielegalnych pół kolonii, na przykład tak jak tutaj, gdzie się naraża dzieci w ewidentny sposób, gdzie się łamie wszelkie przepisy. Tego, proszę Państwa, robić nie można. A z drugiej strony macie Państwo takie rzeczy, jak w przypadku tych niepełnosprawnych dzieci, albo na przykład taką rzecz, jaką wskazałem w drugiej poprawce, czyli remont klubu Kultury Mydrójki, który jest jedynym klubem na terenie tej dzielnicy i na to, proszę Państwa, środków nie ma. To jakimi my jako radni jesteśmy gospodarzami? Ja Państwu powiem tylko tyle. Wstydzę się za tą część rady, która tak właśnie głosuje. Nie identyfikuje się z Wami, co chyba wyraźnie widać. Z Panem też nie. I bardzo dobrze. Ja po prostu nie chcę mieć z ludźmi, którzy postępują nieuczciwie, nic wspólnego. Ale nie ustąpię, drodzy Państwo, i dopóki będę w tej Radzie zasiadał, będę wszelkie tego typu rzeczy wyjaśniał i tak jak mówiłem, będę Pana Przewodniczącego prosił o to, aby dał nam miejsce, czy nie, czy nam. Opublikujemy to w formie pisemnej, ale postaramy się również Państwu zreferować wszystkie te rzeczy, które są niezgodne z prawem i które świadczą właśnie o tej prywacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. To jest przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, druk numer 261. I czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyjmuje się zadanie pod nazwą zakup kontenerów szatniowych dla klubu sportowego Brunowianka na kwotę 30 400 zł. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu do uchwały zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 531 łamane przez 2010 dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia procedury planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicą w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach uprawnień decyzyjnych dzielnic przyznanych uchwałą 31 łamane przez 232 przez 99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 roku w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach z późniejszymi zmianami Rady Dzielnic określają listę na budowę zadań na wyżej wymienionym zakresie. To, Szanowni Państwo, tylko według Brunowianka o sfinansowanie, pomoc w zakupie takiego kontenera bądź kontenerów
przez klub sportowy Dwonowianka. Opinia Komisji Rekreacji i Sportu. Głosuję na ziemi. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pan Nowak. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie Państwo sprawozdanie zarządu za rok ubiegły. Tam była taka pozycja, zakup kontenerów szatniowych dla Dwonowianki. Opiewała na kwotę 36 tysięcy złotych. I ta kwota nie została wykorzystana, ona po prostu przepadła. I to jest jedna rzecz, więc pytanie jest takie, ile jeszcze takich pieniędzy musimy stracić, żeby zarząd zrozumiał, czy pan przewodniczący, czy jakieś inne gremium, że Dwonowianka powinna sobie radzić sama. Otóż, proszę Państwa, Dwonowianka dostała od gminy Kraków, bo siedzimy obecnie w budynku, który jest własnością gminy Kraków, oddanym tylko i wyłącznie jakby w zarząd, czy w użytkowanie Dwonowiance. Otóż Dwonowianka dostała ten oto budynek z restauracją, hotelem, basenem, lokalami użytkowymi, sklepowymi, z halą i powinna z tych pomieszczeń i z tych urządzeń generować odpowiednie zyski, które służą utrzymaniu tego obiektu i klubu. Ponadto, proszę Państwa, chcę powiedzieć jedną rzecz. Dwonowianka jest również przez nas obficie sponsorowana w momentach, kiedy Państwo o tym w ogóle nie wiecie. Na przykład. Odbywają się dni Bronowic, Bronowianka otrzymuje 2000 zł z tytułu wynajmu placu, pomieszczeń i tak dalej, tak? Odbywają się dni Bronowic, więc Bronowianka na koszt Rady Dzielnicy jest sprzątana. Za niecały 1000 zł jest firma, która sprząta wszystko, co się na Bronowiance znajduje, szatnie, korytarze i tak dalej, i tak dalej. Bronowianka również otrzymuje od Rady Dzielnicy czynsz ukryty w mediach, jak to się dowiedzieliśmy w tej sali zresztą, z którego również czerpie dochód, co tu dużo mówić. A więc, proszę Państwa, nie można powiedzieć tak, że Bronowianka nie ma dochodu. To, że ona nie potrafi i nie radzi sobie z wykorzystaniem tego gminnego majątku, to jest zupełnie inna sprawa. Jest również sprawą taką, czy Bronowianka nie ma szatni. Otóż, proszę Państwa, z rozmów, jakie kiedyś przeprowadzałem z jednym z działaczy Bronowianki, wynika jasne, że Bronowianka ma szatnie, tylko one zostały wadliwie wybudowane, bo jak ten pan określił, ktoś, nie wiem, chyba tutaj się powiedział, rozkradł materiały, czy źle wykonał i po prostu ma wadę budowlaną. I teraz pytanie, czy my jako podatnicy mamy płacić za takie działania? Za to, że ktoś nie dopatrzył porządnej budowy, za to, że ktoś, nie wiem, być może nawet i ukradł, tak jak twierdził ten pan, nie wiem. Pytanie jest takie, czy podatnik ma ponosić tego typu skutki? No i wydaje mi się również, że nie bez znaczenia w tym uporze, żeby Bronowiance fundować różne rzeczy, jest fakt, że zarówno w Zarządzie Rady Dzielnicy VI, jak i w Zarządzie Bronowianki siedzi zawsze przynajmniej jedna i ta sama osoba. I czy nie uważacie Państwo, że to znowu jest konflikt interesów? Że jest tak, że ta osoba, która jest członkiem zarządu jednego i drugiego, ma wpływ na to, jakie wnioski, jakie pomysły Radzie się podsuwa do przegłosowania. I czy Państwo macie tego świadomość? Tylko o to mi chodzi. Czy przegłosujecie tą rzecz, czy kolejną stratę pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone na jakiś inny, lepszy cel, czy znowu Państwo to przegłosujecie? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Jeszcze będę się czepiał, że przyjmowano uzasadnienie, ale ja mam po tym uzasadnieniu, co tutaj widać, myślę, że najprawdopodobniej sam zarząd chyba nie do końca wie, o co wnioskuje. No bo co można powiedzieć o tego rodzaju uzasadnieniu, które nie ma podobnego celu? Dla mnie to jest po prostu jak kolejna żenująca sytuacja, albo powód do jakiegoś wymigania się z zasadnień rzeczowych, merytorycznych, albo nie wiem co jeszcze. Nie chcę tutaj już dalej idących jakichś wniosków wyciągać, ale naprawdę sposób przygotowania samej tej uchwały jest kompletnie nie do przyjęcia, jest kompletnie żenujący. To tyle. Dziękuję Państwu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze dodać? Ja to jest sprostowanie. To, że mnie wybrali do zarządu Bronowianki przeszło rok temu, byłem tylko na pierwszym posiedzeniu i więcej się nie pokazałem. Złożyłem roku temu rezygnację z zarządu, żeby nie być posądzanym właśnie o takie jakieś bezsensowne. Zostało moje podanie odrzucone, ale w związku z tym nie uczestniczę w posiedzeniach zarządu, byłem tylko na pierwszym i nie wiem, co się dzieje. Jakie to ma znaczenie? Dla pana żadne, ale dla mnie... Formalnie jest pan członkiem zarządu, przepraszam bardzo. I tu i tak. Dobra, nie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos, zanim odpowiem na pytania i zamknę dyskusję? W takim razie zamykam dyskusję i pozwolę sobie odpowiedzieć na jedną rzecz. Myślę bardzo istotną, ale użyję takiej dygresji, że życzę panu, żeby pan jeszcze był wybrany co najmniej na 4 następne kadencje,
bo może po tych czterech następnych kadencjach zrozumie pan prawidła, jakie rządzą miastem, budżetem miasta, tworzeniem, planowaniem, wydatkowaniem pieniędzy. Może te 20 lat następnych, 16 panu starczy. Panie przewodniczący, pan mnie obrażał już wielokrotnie, dopuścił się pan publicznie oszczerstw. Tak, na piśmie. Pan mnie nie obraża, pan jest miód na moje serce. Ja wiem. Szanowni państwo, po pierwsze... Jeszcze pan nie odszczekał tych rzeczy, które pan nakłamał w 19. Po pierwsze, wszystkie te zadania komitetowe planowane, wszystkie zadania powierzone planowane, widniejące pod nimi kwoty, to jest tylko plan. Plan i wyłącznie plan. I środki są uruchamiane systematycznie przez pana prezydenta w sytuacji, jeśli są dochody, to są wydatki. I chcę panu przypomnieć, i mówiłem to już wielokrotnie, ale pan ma chyba słabą pamięć, że 12 września ubiegłego roku prezydent wydał zarządzenie wstrzymujące jakiekolwiek wydatki. To po pierwsze. Po drugie, w piśmie tym wyraźnie sygnalizował, że wszyscy dyrektorzy jednostek, spółek mają dokonać jakby wszelkiej staranności, żeby po pierwsze, jeżeli można jeszcze rozwiązać umowy, które zostały podjęte, to uczynić, a jeżeli się nie da, to negocjować sprawy związane z możliwością regulowania faktur należności w roku następnym, czyli w obecnym roku 2013. I to, że Zarząd Infrastruktury Sportowej nie zrealizował zadania, bo to jest jednostka realizująca zadania, to bardzo proszę zwrócić się z tym pytaniem do ZIS-u, jeśli pana moja odpowiedź nie satysfakcjonuje. Panie przewodniczący, nie muszę się zwracać. Natomiast wystarczy sięgnąć do sprawozdania, które zarząd przedłożył, i tam jest napisane, z jakiego powodu te kontenery nie zostały zakupione. Niech pan sobie to dokładnie. W 2011 roku 50% środków w dzielnicach mniej więcej nie zostało wydatkowanych z uwagi na kryzys, który dotknął Polskę. I proszę pana, takie są prawidła, taka jest rzeczywistość. I też w tym roku, ponieważ już chcę uprzedzić, żebyście państwo wiedzieli też, żeby to może nie spadło na państwa radnych jak grom z jasnego nieba, że jeśli chodzi o dochody z PIT-ów, CIT-ów za miesiąc kwiecień i maj są bardzo złe i to nie jest kwestia miliona, ale liczone w dziesiątkach milionów i należy się liczyć, że prawdopodobnie tak jak w ubiegłym roku, być może już w sierpniu albo we wrześniu prezydent wyda podobne zarządzenie o wstrzymaniu jakichkolwiek wydatków i będą tylko płacone zobowiązania tak zwane wymagalne. I tyle. Panie przewodniczący, to rzeczy, ale skłamał pan. Chyba myślę, że pan świadomie skłamał. Już mówię, pan przewodniczący skłamał, dlatego że w sprawozdaniu, które przekazał nam jako radnym, wyraźnie jest napisane, że nie zakupiono kontenerów dla Bronowianki z tego powodu, ponieważ Bronowianka ma problemy prawne z terenem na przykład. Sprawy własnościowe. Proszę sobie przeczytać to sprawozdanie i załącznik do niego. Niech pan nam bzdur nie opowiada, że pan prezydent wstrzymał, tylko jest wyraźnie napisane, że Bronowianka była nieprzygotowana na tego typu inwestycje. No to może w tym roku będzie przygotowany. A my tu po raz kolejny utracimy środki, bo pan ma oczywiście jako sponsor, ma pan ich pod dostatkiem. Ale panie Bogdanie, jak pan ma pomysł, niech pan zgłosi poprawkę, na co pan sobie wydać te pieniądze. Panie przewodniczący, zgłosiłem dwie. Do ubiegłej, do niedawno. Słabe poprawki, skoro tak, nie przeszło. Ja wiem, że były słabe. Słabo pan albo uzasadnia, albo słabe pan poprawki. Tak, bo nasze uzasadnienia są dużo gorsze. Szanowni państwo, kto jeszcze z państwa? Aha, nie, już po dyskusji jest, także mamy na pytania. Wieczorem, w takim razie przystępujemy, kończymy obrady na tym punktem porządku sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pan i panów jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza oczywiście. 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? To dobry zwyczaj. Nazywa się to wyłączenie ze sprawy. Dwie osoby. Szanowni państwa, na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę